Witam Was serdecznie w Mówię o ślubie. Ja nazywam się Dominika Sojablat, a to Ślubna Kawka, czyli nasze środowe live'y na Facebooku. Dzisiaj... O, jestem! Dzisiaj bierzemy w obroty temat weselnego dress code'u, czyli jak ubierać się na wesele. To jest bardzo gorący temat, bo pytania do Was, pytania od Was do mnie na ten temat pojawiają się ciągle i ciągle, więc dzisiaj trochę sobie na ten temat porozmawiamy. Widać mnie, słychać mnie, a tutaj już, tutaj mnie słychać. Słuchajcie, po raz pierwszy ogarniam tego live'a poprzez konfiguratora Facebooka, więc miałam takiego stresa przed rozpoczęciem, że serce mi tak łup, łup, łup. A dlaczego? Dlatego, że tutaj w konfiguratorze wszystko super ładnie wygląda. Ja tutaj siebie widzę, jest kamerka, są komentarze, po prostu miodzio. Ale gdzieś oczywiście przecież ja będę grzebać, będę szukać, nie wiadomo co robić. I zobaczyłam taką informację, że muszę mieć jakiś kod strumienia, czyli jakieś zewnętrzne oprogramowanie. I myślę sobie, jak to? Przecież to nie tak miało być. I zaczęłam czytać, szukać. Okazało się, że kiedyś faktycznie tak było. Więc wszystkie strony, które obejrzałam teraz przez te ostatnie 10 minut, mówiły mi, tak, tak, musisz mieć zewnętrzne oprogramowanie. Więc ja po prostu tutaj się zdygałam na maksa. Stwierdziłam, dobra, trudno, jeżeli coś pójdzie nie tak, to najwyżej ogarnę sobie nowego live'a. Ale widzę, że jest. Że jestem i widać mnie i słychać mnie, tak? Dajcie znać jeszcze tutaj w komentarzach, czy faktycznie wszystko widać, słychać, jest ok. Tak, widać, słychać. Super! Czyli mam nową umiejętność do swojego CV, mogę zapisać, potrafię robić live'y na Facebooku. Jedyny minus jest taki, że kamera pokazuje mnie tak jakbyście mnie widzieli, czyli nie w tym odbiciu lustrzanym. Jak ja podnoszę rękę prawą, to tutaj widzę to po lewej stronie. Trochę mnie to wkurza, ale dobra, jestem w stanie to ogarnąć. Mistrz drugiego planu, właściwie mistrzyni. Ginunia, przywitaj się z Państwem, co? Tak, Ginka. Dobra, jeżeli wiem, że mnie widać, słychać, to pierwsze stresy mamy za sobą. I teraz tak. Mam do Was kilka pytań i one się będą pojawiały na bieżąco na podstawie tego, co ja będę Wam mówić, więc bardzo, bardzo Was zachęcam do aktywności na live. Jeżeli uważacie, że to jest wartościowy temat, to będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnicie tę transmisję dalej, a myślę, że jest to ciekawy temat właśnie ze względu na to, że ja non-stop dostaję od Was pytania, czy można białą sukienkę na wesele, czy można czarną, czy panowie mogą iść w stylu luźnej elegancji na wesele, czy mogą zrezygnować z krawata, czy mogą iść w koszuli z krótkim rękawem i tak dalej, i tak dalej. Jak mnie znacie, to na pewno wiecie, że ja powiem zawsze, możecie. Wszystko możecie. Pytanie tylko, czy wszystko aby na pewno wypada. A jeżeli nie wszystko wypada, to czego nie wypada? A jeżeli czegoś nie wypada, to czy faktycznie koniecznie musimy kurczowo się tego trzymać i się do tego stosować? To ostatnie pytanie to już zostawiam do waszego indywidualnego rozpatrzenia. No bo są to takie właśnie indywidualne kwestie. Natomiast dzisiaj powiem Wam trochę na temat zasad savoir-vivre, opowiem Wam trochę o etykiecie, powiem Wam trochę na ten temat, co Wy o tym myślicie, na podstawie odpowiedzi na ankietach poniedziałkowych na Instagramie i powiem też Wam, jakie jest moje zdanie na konkretne tematy. Ale też, żeby stworzyć naprawdę fajną bazę, to fajnie będzie, jeżeli będziecie się angażować tutaj w komentarzach, dzięki czemu ktoś, kto później trafi na tego live'a, będzie mógł jeszcze poznać Wasze zdanie na te konkretne tematy. A zaczniemy od określenia dress code'u na zaproszeniu. Pytacie się mnie czasami, czy Państwo młodzi mają prawo określić w zaproszeniu na wesele dress code. I oczywiście macie prawo. I jeżeli planujecie wesele w konkretnym stylu i zależy Wam na jakimś takim, na takiej spójności wizualnej, to nie bójcie się tego prawa wykorzystywać. To Państwo młodzi określają, kto na tym weselu się ma pojawić, ale też określają, jaki jest styl tego wesela i jak najbardziej mogą narzucić jakiś dress code. Ale z drugiej strony, będąc Państwem młodym, musicie się liczyć i uszanować to, jeżeli ktoś po prostu na tę Waszą prośbę nie przystanie. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że
czasami określony przez Was dress code mógłby wiązać się z tym, że Wasz gość musiałby kupić sobie nową kreację, a być może w tym momencie po prostu na to pozwolić sobie nie może. I my po prostu powinniśmy to uszanować. Czyli fajnie, jeżeli część z gości przystanie na naszą prośbę i faktycznie ubierze się w konkretnym stylu czy w konkretnym kolorze, ale nie stawiajmy tego na ostrzu noża. Fajnie, jeżeli ktoś się po prostu dostosuje. Jeżeli nie, spoko, fajnie, że chociaż jest, bo przecież ta jego obecność jest najważniejsza. Wiecie, żeby później nie dopuścić do takiej sytuacji, w której określamy dress code, ktoś sobie myśli, kurczę, nie mam takiej sukienki, nie mogę sobie pozwolić na nową sukienkę, no to trudno, nie pójdę. Absolutnie nie. Pamiętajcie, że przekazując w zaproszeniu informację o dress code, żeby napisać coś w stylu, pamiętajcie, że jest to tylko sugestia, że absolutnie czegoś takiego nie wymagamy. Jeżeli nie napisać na zaproszeniu, to powiedzieć podczas zapraszania, żeby po prostu nikt nie czuł się przyparty do muru i żeby nie stwierdził, no nie mam żółtej sukienki, no to nara, nara. Nie stawiajmy tego na ostrzu noża. Wiktoria napisała, ja właśnie idę na wesele za tydzień, gdzie jest dress code lat 60. i już z partnerem z miesiąc temu kupowaliśmy ciuchy na to specjalnie. No właśnie, jeżeli ktoś sobie może na to pozwolić, to jest super, bo faktycznie wtedy mamy super wesele, niepowtarzalne, z niepowtarzalnym nastrojem, klimatem. Natomiast wydaje mi się, że poszczególne osoby, które po prostu się do tego nie zastosują, nie będą w żaden sposób niszczyły tego ogólnego wyglądu. Także napisać o dress code jak najbardziej możecie, natomiast nie wymagajmy tego jakoś tak specjalnie. Druga sprawa, właśnie jaki może być kompromis? Jeżeli na przykład planujecie konkretny kolor na weselu, to dając gościom dress code, kiedy mówicie o konkretnych kolorach, dajcie im paletę kolorów, czyli nie jeden konkretny, tylko paletę kolorów, z której każdy może wybrać coś dla siebie. I fajnie, jeżeli w tej palecie znalazłby się jakiś jeden kolor neutralny, taki na przykład szary, czyli sukienka, czyli kolor, który łatwo znaleźć w sklepie, w sensie sukienkę w tym kolorze, ale też wiele z nas takie sukienki po prostu ma w swojej szafie. Poza tym, jeżeli nie sukienka, jeżeli nie garnitur w tym konkretnym kolorze, to fajnie, jeżeli ktoś po prostu zaakcentuje to w dodatkach. Nie wiem, buty, torebka, naszyjnik, cokolwiek. Taki akcent kolorystyczny, który się będzie wyróżniał na tle innych kolorów i tak będzie robić fajną robotę. Dajcie w ogóle znać tutaj w komentarzu, co myślicie o takim określaniu dress code'u na zaproszeniu. Czy jeżeli dostalibyście takie zaproszenie, gdzie jest określony dress code, to odebralibyście to pozytywnie, czy raczej mielibyście mały zgrzyt? Coś mi się tu rozwala. Ja sobie tutaj jeszcze wcześniej ogarnęłam coś takiego jak pytania. Jestem bardzo ciekawa, czy to w ogóle działa? O, patrzcie się. Mogę coś takiego zrobić. I teraz, co się wam zrobiło? Czy wam się coś zrobiło? Bo otworzyłam jakąś kartę z pytaniem. Jestem ciekawa, czy to tutaj coś... Czy wy coś widzicie, czy nie? Testujemy nowy sposób zadawania pytań. Jestem bardzo ciekawa, czy to działa, czy wy coś tutaj widzicie, bo wrzuciłam wam pytanie. Co myślicie o zapisie dotyczącym dress code'u na zaproszeniu ślubnym? Martyna napisała, myślę, że podkreślenie sugestii dress code'u jest świetnym rozwiązaniem, bo dla nas ślub jest jeden i wyjątkowy, a goście mogą mieć naprawdę sporo takich wydarzeń w ciągu roku i wtedy taki dress code staje się dla nich problematyczny. Ja nie widzę. Ania mówi, że ona nie widzi tej karty. Jak to? Muszę sobie... Ja wam zrobię zdjęcie, co ja widzę, to wam potem najwyżej pokażę to na tym. Pokażę wam na stories. Mi działa. O! Świetnie! I wy możecie na to odpowiadać? Jak to wygląda? Wyskoczyło okienko. Okej. I jak na... I możecie po prostu odpowiadać, tak? O! Widzę! Są odpowiedzi! Ale czat! Jestem zachwycona. Po prostu to jest świetne narzędzie. Bardzo, bardzo się cieszę.
Jest bardzo dużo odpowiedzi, tylko że wy chyba nie widzicie tych odpowiedzi. Czy widzicie te odpowiedzi? Możecie dać znać, czy wy widzicie te odpowiedzi, bo tych odpowiedzi się pojawiło od razu dosyć sporo i jestem ciekawa, czy to tylko ja widzę te odpowiedzi, czy wy widzicie odpowiedzi. Też nie widzę odpowiedzi mojej. Okej. Okay. Jeszcze Milka szczeka. To jest kolejny mistrz trzeciego planu. Dobra, zobaczymy tak. Jeżeli tak zrobię, to ciekawe, czy to widzicie, ale chyba tak. Jak ja tutaj dam po prostu, żeby wyświetlić kartę, to powinno gdzieś tam to się wyświetlać. Nie, odpowiedzi widzisz tylko ty. Świetnie. No to może nie do końca. Może nie do końca jest to coś, coś, co się mi sprawdza, skoro odpowiedzi widzę tylko ja. Natomiast mogę wam przeczytać. Większość z was już teraz widzę, że jesteście za, natomiast pojawiają się odpowiedzi. Wolałabym, żeby każdy przyszedł ubrany jak chce, jednak każdy ma swój styl, jak najbardziej. Zależy od dress code'u, ale uważam, że to fajny, oryginalny pomysł, wyjątkowe wesele. Nie mam nic przeciwko, myślę, że fajne i oryginalne, ale tak jak mówisz, jeśli jest kilka opcji do wyboru. Tak, zdecydowanie. Według mnie nie jest to potrzebne. Goście powinni mieć swobodę ubioru, chyba że komuś bardzo na tym zależy. I okienko zniknęło, mówicie. Dobra. Myślę, że spokojnie możecie odpowiadać także tutaj, czyli w czacie. Nie wiem, czy... Bo na razie jest otwarta ta karta. Nie wiem, słuchajcie, musicie mi wybaczyć, będziemy to ogarniać sobie na bieżąco, pracujemy na żywym organizmie, także wiecie. Pyk. Dobra, lecimy dalej. Kwestia druga, czyli biała sukienka. W ankiecie na Instagramie większość z was stwierdziła, że na wesele nie powinniśmy ubierać białej sukienki. Tylko teraz, w jaki sposób zaakcentować to w zaproszeniu? I czy my w ogóle mamy prawo zaakcentować to w zaproszeniu, że po prostu nie chcemy, żeby na naszym weselu pojawiały się panie w białych sukienkach? I oczywiście możecie, to też jest element dress code'u. I teraz pytałyście się mnie, w jaki sposób napisać to na zaproszeniu. Ja myślę, że nie ma co owijać w bawełnę, nie ma co szukać nie wiadomo jakich pomysłów, jak to zrobić, tylko po prostu prosto z mostu. Ja sobie zapisałam tak. Kochani goście, zwracamy się z ogromną prośbą, by panie wybierały sukienki w kolorze innym niż biały. Panna młoda tego dnia chciałaby być jedyną panią w bieli. Serdecznie dziękujemy za uszanowanie naszej prośby. Tyle. Naprawdę. Naprawdę tutaj niewiele więcej trzeba. Po prostu tylko określić w zaproszeniu naszą prośbę do gości. Koniec, kropka. Pojawiło się też pytanie, to już wczoraj na Instagramie. Co zrobić, żeby mieć w nosie to, jak kto przyjdzie na nasze wesele? Czyli jeżeli na weselu pojawi się pani w białej sukience, co zrobić, żeby nam nie zniszczyło to wieczoru, dnia? I słuchajcie, powiem wam, może niekoniecznie z mojego doświadczenia, no bo ja miałam to w nosie faktycznie, jak kto przyjdzie na moje wesele i nie przeszkadzałby mi biały kolor. Natomiast z własnego doświadczenia tylko tyle mogę powiedzieć, że w dniu ślubu tyle się dzieje. W dniu ślubu naprawdę i tak czujecie się w centrum zainteresowania i naprawdę nie wiem, co by się mogło wydarzyć, żeby ktoś nagle poczuł, że ktoś inny mu zabiera uwagę albo że ktoś inny mylony jest z panną młodą. Ja wiem, że to jest często pojawiający się argument i ja to absolutnie rozumiem. Natomiast po prostu wydaje mi się, że większość z nas, nawet jeżeli jest przeciwna białym sukienkom na wesele, to po prostu w dniu ślubu, nawet jeżeli jakaś pani w białej sukience się pojawi, to olejemy. Po prostu. Stwierdzimy, że gra nie warta świeczki. No co mamy zrobić? Podejść, wydrzeć ją za włosy, kazać się przebrać? No przecież nie, bo wtedy my napełniamy się tymi negatywnymi emocjami, a po co nam one na naszym własnym weselu, prawda? Więc ostatecznie i tak uważam, że określić taką prośbę na zaproszeniu czy podczas zapraszania super, ale jeżeli ktoś się pojawi w białej sukience, to i tak radzę po prostu to olać. Po prostu. Po prostu.
tego dnia powinniśmy być przepełnieni pozytywną energią, pozytywnymi emocjami, cieszyć się tym dniem. I naprawdę takie pierdoły nie powinny zniszczyć nam tego dnia. Chociaż kiedy wcześniej o tym myślicie i się tym przejmujecie, doskonale rozumiem te emocje. Ale w dniu ślubu najczęściej po prostu puścimy to płazem. Martyna napisała, ja bym zareagowała pozytywnie na taką informację w zaproszeniu i na pewno postarałabym się, żeby parze młodej było miło. Ale jeśli miałabym się ubrać w coś bardzo dziwnego, na przykład za szturmowca, to zapewne nie byłabym przebrana idealnie według pary młodej. Tak, ja myślę, że w ogóle musimy pamiętać, że określenie tego dress code'u musi być przyziemne. Wiecie, nie możemy jakoś specjalnie szaleć. Każdy ma trochę inne podejście, inny styl, dlatego najbezpieczniej jest określić styl wesela, na przykład jeżeli chodzi o rok. Na przykład właśnie, że lata 20 albo kolor. Wiktoria napisała, rozmawiałam ostatnio ze znajomymi po ślubie i wiele z nich mówiło, że jak u nich na ślubie ktoś ubrał białą sukienkę, to było takie niesmaczne i czasem panie młode czuły się przygaszone. Wiecie, to już jest naprawdę kwestia naszego indywidualnego charakteru. Dlatego, jeżeli czujemy, że jest to dla nas ważna kwestia, napiszmy to na zaproszeniu. Serio. Po prostu nie cykajmy się. Jeżeli czujemy, że w dniu ślubu pani w białej sukience zniszczy nam ten dzień, to po prostu robimy wszystko, żeby to się nie wydarzyło. I koniec. Adrianna, ja sama się nad tym zastanawiam, może nie tyle nad określeniem palety barw, ale właśnie o napisaniu, że prosiłabym o niezakładanie białych sukienek. Jednak jestem staroświecka. I masz do tego prawo. Martyna napisała, myślę, że z góry powinno się zakładać, że nie przychodzimy na cudze wesele w białej sukience, ale jeśli komuś bardzo zależy, to wypada delikatnie podpytać pannę młodą i wszystko będzie jasne. Dokładnie! Słuchajcie, ja na temat białej sukienki jakiś czas temu nagrałam TikToka. I ja nie powiedziałam, że absolutnie nie wolno ubierać białej sukienki, tylko napisałam właśnie, że odradzam, ponieważ wiele panien młodych chciałoby, żeby tego dnia biały był zarezerwowany tylko dla nich i powinniśmy to podejście uszanować. I w komentarzach zrobiła się taka burza, że mamy XXI wiek, każdy może iść ubrany tak jak chce, bla, bla, bla. I tak, oczywiście, mamy XXI wiek, każdy może robić co chce i tak dalej. Tutaj wiek po prostu nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Chodzi o uszanowanie prośby pary młodej, która tego dnia jest najważniejsza, która powinna czuć się najważniejsza. I musimy pamiętać, że po prostu czasami idąc do kogoś na wesele, to nie my jesteśmy pępkiem świata i powinniśmy patrzeć trochę dalej niż na czubek własnego nosa. I jeżeli się świetnie czujemy w białych sukienkach, to jest po prostu nasz kolor, to najpierw się pytamy panny młodej, bo przecież nie idziemy do obcych. I pojawiały się też takie komentarze, no jak się możemy zapytać, jak nie znamy na przykład panny młodej. Ani pana młodego w sensie. No to sobie tak wtedy myślę, po co iść na wesele do kogoś, kogo nie znamy? No ale to już jest osobna kwestia. W każdym razie tak faktycznie zawrzało maksymalnie na TikToku, że jak można narzucać komuś taki dress code albo w ogóle moje ulubione komentarze, czyli jak można mieć z tym problem. Czyli jeżeli ja nie mam z tym problemu, to cały świat też nie powinien mieć problemu i wszystko jest cacy. No niestety, to jest myślę kwestia takiego obycia w świecie i uświadomienia sobie, że po prostu inni mogą mieć inne podejścia niż my. I uszanowanie tego, że po prostu mogą mieć inne zdanie na ten temat ktoś inny. Jeszcze mam do Was pytanie, bo pojawiło się we wczorajszych pytaniach na Instagramie, to od razu możecie mi powiedzieć. Czy długa kremowa sukienka z błyskotkami na gorsecie jest ok? Może napiszę to w tych pytaniach, co? To wtedy będzie można zeskrinować sobie te pytania. Czyli, czy długa kremowa sukienka z błyskotkami na gorsecie jest ok? Powinno się Wam wyświetlić. Dajcie znać, czy się faktycznie wyświetliło. I wtedy sobie zeskrinuję, a dzięki temu będę mogła też wrzucić na stories, żeby ta osoba wiedziała, czy wypada, czy nie wypada.
Ja sobie też zobaczę na telefonie, jak to wygląda, bo jestem ciekawa. Czy to ma ręce i nogi? Okej, okay, ja to widzę. Okej, okay, i przechodząc dalej, właśnie, jeszcze chciałam Wam powiedzieć o takiej ciekawostce. W sumie, ja nie wiem, może to wynika z tego, że ja pochodzę z małego miasta, nigdy nie byłam na wielkich weselach balowych i tak dalej, ale kiedy robiłam research do dzisiejszego odcinka, to było to dla mnie faktycznie taką ciekawostką. Dwa pojęcia, black tie i white tie. Podobno czasami w zaproszeniach na wesele można spotkać się z takim określeniem i to określenie automatycznie określa nam dress code. Jestem bardzo ciekawa, czy byliście kiedyś na takim weselu, czy byliście kiedyś zaproszeni na takie wesele, gdzie te pojęcia się pojawiły. Czyli black tie, strój półformalny, który charakteryzuje się smokingiem i czarną muchą, a panie ubierają wieczorowe sukienki, przeważnie długie. Natomiast white tie to jest strój już formalny, gdzie mamy do czynienia z frakiem, białą muchą i białą kamizelką. Panie ubierają się już totalnie, po prostu formalnie, elegancko, długie, balowe suknie. Jestem bardzo ciekawa, czy kiedykolwiek byliście zaproszeni na takie wesele, które w ten sposób na zaproszeniu określało dress code? Ja nie. No ja nie, no ja niestety nie. Kolejna sprawa, którą chciałam poruszyć, to jest styl wesela. I teraz albo w zaproszeniu określamy, jaki jest styl wesela, albo goście delikatnie, może nie delikatnie, albo goście po prostu próbują wyczytać te kwestie z zaproszenia. I teraz, jeżeli widzimy na zaproszeniu, że wesele odbywa się w pałacu, no to raczej musimy postawić na eleganckie, bardzo formalne ubrania, a nie na taką luźną elegancję. Natomiast jeżeli widzimy na zaproszeniu, że wesele odbywa się w sali typu stodoła, to już taka luźna elegancja będzie jak najbardziej pasowała. To oczywiście nie znaczy, że zawsze musimy się tego trzymać, że to jest po prostu obowiązek, mur, beton i koniec. Nie! Natomiast wyobraźcie sobie, jak może wyglądać takie wesele w pałacu. I teraz wyobraźcie sobie w pałacu kogoś w takiej totalnej, luźnej elegancji, na przykład w dżinsach. No może być lekki zgrzyt. A kiedy mówimy o weselu w stodole, to taka luźna elegancja po prostu będzie idealnie komponowała się z miejscem odbywania się wesela. Ale czy jest to taki obowiązek, że po prostu musimy? No to oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, nic nie musimy. Ale czy wypada? To już jest pytanie do Was, do Waszego indywidualnego rozpatrzenia. O, tutaj jeszcze widzę, wyżej Kasia napisała, że jakby miała robić drugi raz wesele, to fajnie byłoby zrobić takie wesele, gdzie panie przyjdą w białych sukienkach. Widziałam jedno zdjęcie i było sztosem. Tak! To jest dokładnie to samo, co ja ostatnio powtarzam, że jakbym jeszcze raz organizowała swoje wesele, to moim dress code'em byłoby to, żeby panie przyszły w białych sukienkach. Czat. Ja bym wtedy postawiła na taką koronkową różową. Albo coś w tym stylu. Też jestem z małej miejscowości, narzeczony ze wsi, pierwszy raz słyszę o takich określeniach. Piona. Ja niby z Wawy, ale też o tym nie słyszałam. Aga napisała, black tie, byłam zaproszona, ale nie w Polsce. Za granicą wydaje mi się to bardzo częstym wyborem dress code'u. Tak, myślę, że za granicą to trochę inaczej wygląda, w ogóle jest chyba trochę inny charakter wesel, jeżeli one odbywają się faktycznie w jakichś takich, wiecie, pałacowych okolicznościach. Bo podejrzewam, że jeżeli organizuje ktoś wesele, na przykład w plenerze, w ogrodzie, no to tam ani black tie, ani white tie za bardzo nie pasuje, tylko taka właśnie luźna elegancja. Kolejna sprawa. Będąc przy stylu wesela, zapytałam się też Was na Instagramie na temat tego, czy miejsce odbywania się ślubu, czyli na przykład kościół, urząd stanu cywilnego czy plener, wpływa na wybór stroju. Większość z Was twierdziła, że tak. Natomiast tam chyba było 30 czy 40% osób, które stwierdziły, że nie, że to nie wpływa. I teraz ja Wam powiem, o co mi chodzi, bo być może się źle zrozumieliśmy, zrozumiałyśmy. Natomiast tutaj, w
tej kwestii chodzi mi o to, że po prostu nie wszystko nam wypada. Na przykład Kościół ma określony dress code, którego powinniśmy się trzymać. I teraz nie ma to znaczenia, czy my jesteśmy niewierzący, czy jesteśmy innowiercami, kiedy idziemy do miejsca świętego dla konkretnego związku wyznaniowego, to po prostu konkretne zasady musimy uszanować, a nie powiedzieć, a ja mam to gdzieś, mnie tam Kościół nie obchodzi, więc trolololo. No to jest bardzo niepoważne podejście, więc powinniśmy wiedzieć, gdzie idziemy na ślub i dopasować swój strój do konkretnego miejsca. I teraz do kościoła raczej nie pójdziemy roznegliżowani, nie pójdziemy z wielkimi dekoltami, nie przyjdziemy w totalnych miniówkach, bo po prostu nie wypada. I tak samo jest do urzędu. Przychodzimy raczej ubrani niż rozebrani. Jestem tylko ciekawa Waszego zdania, bo tego nie znalazłam tak wprost, bo wiecie, kiedy pytam się też moich znajomych, którzy chodzą do kościoła, jaki obowiązuje dress code, czyli na przykład faktycznie nie miniówki, nie dekolty, nie totalnie, wiecie, odkryte ramiona, a co na przykład z odkrytymi plecami? Czy to jest dokładnie taka sama zasada, że nie przychodzimy do kościoła z odkrytymi plecami? Czy to już jest takie pół na pół. Wiecie, jak mamy długie włosy, zasłonimy te plecy, to czy już jest okej, czy nie jest okej? Dajcie znać. Myślę, że to będzie ważna informacja, dlatego że w tym momencie te odkryte plecy są po prostu modne. Więc jeżeli wybieracie się na wesele i panujecie sukienkę z odkrytymi plecami, na przykład ja, to będę bardzo wdzięczna za informację, czy wypada, czy nie wypada. Wiktoria spytała, ja właśnie mam na wesele dość krótką, rozkoszowaną sukienkę z głębokim dekoltem i zastanawiam się, czy jako świadkowa w urzędzie będzie to ok. Wiecie co? W urzędzie na pewno prędzej niż w kościele. To jest takie moje zdanie. Natomiast, no bez sensu też, żebyś się ubierała w sweter, tak, jeżeli masz konkretną sukienkę. Myślę, że jeżeli to jest urząd, to się przełknie. Do kościoła bym powiedziała, że na 100% lepiej coś przywdziać na siebie. Do urzędu powiedzmy ok będzie. Dalej mamy jeszcze jedna kwestia. Oprócz religii jeszcze kwestia kulturowa. Jeżeli wybieramy się na wesele, które nie jest w Polsce i wiemy, że obowiązują tam inne zasady kulturowe, na przykład, że w danej kulturze jakiś kolor jest kolorem żałobnym, czyli na przykład na Dalekim Wschodzie to jest biały, to raczej nie wybieramy białych sukienek na wesele i to nie ze względu na to, że to jest kolor zarezerwowany dla panien młodych, bo one na pewno nie będą mieć białego, bo jest to kolor żałobny. Także na to też warto zwrócić uwagę. A teraz przechodzimy do tematu kontrowersyjnego, bo mówimy o porze wesela. I teraz, robiąc dla Was research, trafiłam na wywiad Izabeli Janachowskiej z dr Ireną Kamińską-Radomską. Ona jest specjalistką od savoir-vivre, od etykiety, więc kobita zna się na rzeczy. I generalnie świetnie się słuchało tego wywiadu, natomiast ona tam powiedziała, że panie na wesele absolutnie muszą mieć dwie kreacje. Dlaczego? Dlatego, że śluby najczęściej odbywają się po południu, taką wczesną porą i tam obowiązuje strój dzienny. Natomiast później wesela trwają do nocy, do rana, więc tam od 18 obowiązuje już strój wieczorowy. A zatem błędem jest pójść na ślub do kościoła czy do urzędu w długiej balowej sukience albo w jakiejś ciemnej sukience. Widzicie? I dlatego według pani doktor po prostu absolutnym must have jest mieć dwie sukienki na wesele. Jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszej opinii na ten temat. Ja sobie też to tutaj zapisałam. Pyk. Co myślicie o tym, że panie powinny mieć przygotowane dwie kreacje na wesele? Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na ten temat. Jakie jest moje zdanie? Moje zdanie jest takie, że ja szanuję zasady etykiety, czy savoir-vivre i zdaję sobie sprawę z tego, że one istnieją, natomiast nie zawsze znowuż mam ochotę się do nich stosować. Wychodzę z założenia, że na wesele przychodzimy do osób, które nam są szczególnie bliskie i w ogóle bawimy się z osobami, które przeważnie są nam bliskie. Więc
Wydaje mi się, że spokojnie można olać takie konwenanse i faktycznie podejść do tego wydarzenia jako do wydarzenia rodzinnego, że nie musimy się znowu stresować, wiecie, nie wiem, z linijką. Czy ta długość sukienki jest już ok, czy już nie jest ok? Albo czy taka długość obcasa to jest zgodna z zasadami etykiety, czy już nie? Po prostu wydaje mi się, że jeżeli idziemy na jakiś bardzo formalny bal, gdzie faktycznie określony jest dress code, to tam jak najbardziej powinniśmy się tego trzymać. Natomiast na wesele, okej, wiem, że to też jest przyjęcie formalne, jasna sprawa, natomiast jest to przyjęcie o charakterze rodzinnym, więc znowu, żeby tak się tego kurczowo trzymać, tych zasad, ja uważam, że nie trzeba. Ale to jest tylko moje zdanie, absolutnie nie musicie się z nim zgadzać. A co wy tutaj piszecie? Myślę, że można przymknąć na to oko. Myślę, że to dobry pomysł, ale kto by to ze sobą taszczył? No właśnie, słuchajcie, kwestia drugiej kreacji też się pojawiło w Waszych odpowiedziach na Instagramie, że ta druga kreacja wcale nie jest taka zła, natomiast bardziej ze względów takich praktycznych, że jak się uciapiecie czymś, albo wylejecie na siebie kawę, albo się Wam coś podrze, to fajnie jest mieć taką sukienkę awaryjną. Ale to też uważam, że to jest faktycznie spoko pomysł, ale tylko z tego względu. Czyli wiecie, nie ze względu tego, że aha, 18, przepraszam bardzo, muszę zmienić strój, tylko właśnie z tego takiego względu awaryjnego. O, tak też tutaj też piszecie, że często mam przygotowaną jakąś awaryjną w przypadku ubrudzenia tej pierwszej lub czegoś podobnego. Dwie kreacje to niejednokrotnie podwójny wydatek. Byłam na weselu, na którym jedna z pań miała dwie sukienki, ale to był wyjątek. No właśnie, no to myślę, że się zgadzamy. Zresztą, jak już ustaliliśmy, chodzimy tylko na jakieś wiejskie wesela. Nie mamy black tie, white tie, więc co my możemy wiedzieć o życiu? Ale oczywiście rozumiem osoby, które się do tej zasady stosują. To nie jest absolutnie wyśmianie tego, jeżeli ktoś faktycznie to praktykuje. Super, natomiast też tę drugą stronę, która nie chce się tego trzymać, należy zrozumieć. I oczywiście zasada ta dotyczy też panów. To znaczy, panowie mają o tyle łatwiej, że jeżeli wybiorą się na wesele, na ślub i wesele w granatowym garniturze, to mogą w nim obskoczyć i ślub, i wesele. Ale na przykład jak zdecydują się na szary garnitur, to on już nie nada się na wesele. A jeżeli na czarny, to nie nada się na ślub. Ale z tym czarnym to też jest, słuchajcie, śliski temat. Dlaczego? Dlatego, że czarny w naszej kulturze uznany jest za kolor żałobny, więc teoretycznie nie powinien być wybierany na wesela. Ponieważ wesele jest radosną uroczystością i po prostu czarny nie pasi. Tak samo panowie, czarne garnitury, że nie. I panie, czarne sukienki, że nie. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Bo moim zdaniem czarny jest bardzo eleganckim, klasycznym kolorem i ja na przykład absolutnie nie miałabym żadnego problemu, gdyby ktoś do mnie na wesele przyszedł w czarnym kolorze. Zresztą moja przyjaciółka przyszła w czarnym kolorze. I chyba nawet nie tylko ona. Generalnie wydaje mi się, że czarny kolor jako taka klasyka formalna, elegancka, jak najbardziej na wesele się nadaje. Ale co wy o tym myślicie? Ja też sobie tutaj zapisałam, że 75% z Was było na tak czarnych sukienek w naszej ankiecie na Instagramie. No więc okazuje się, że większość z Was faktycznie nie ma żadnego problemu z tym, żeby ta sukienka była czarna. Otworzyłam znowu kartę z pytaniem. Ach, mam taką radochę normalnie z tymi pytaniami, że ho, ho. Tu
tutaj widzę, że też piszecie, że zawsze macie ze sobą awaryjną kieckę w razie W. Ja teraz właśnie 8 sierpnia wybieram się na wesele do mojej przyjaciółki i to będzie wesele w Krakowie, więc jest wyjazdowe, więc na pewno będę mieć drugą kieckę. Jeżeli mam wesele gdzieś na miejscu, no to wiadomo, w razie czego po prostu jadę do domu i się przebieram. Ale no tam, że będę daleko i będę potrzebowała i być może będę potrzebowała czegoś na zmianę, no to na pewno sobie taką drugą kiecę przygotuję. I jeszcze kolejna sprawa, która mnie zaskoczyła i to też właśnie w tym wywiadzie z dr Ireną, która mówiła, że na wesele nie nadaje się też kolor czerwony i pomarańczowy. A dlaczego? Dlatego, że przyciąga uwagę, czyli automatycznie odwraca uwagę od Państwa młodych. To było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ faktycznie o białym i czarnym słyszałam. To są raczej często powtarzające się tematy, natomiast czerwony czy pomarańczowy w życiu by mi nie przyszedł do głowy. Ja w ogóle właściwie na każdym weselu, na jakim jestem, widzę panie w czerwonych sukienkach i nie mam absolutnie z tym żadnego problemu. Nigdy bym nie pomyślała, że o, przyciąga mój wzrok, o, panna młoda zostaje z tyłu. Nie, nigdy, naprawdę. Więc było to dla mnie zaskoczeniem. I dla Was chyba też, bo 96% z Was uznało, że czerwony jest ok i 97% z Was, że pomarańczowy jest ok. Więc chyba po prostu nie znamy się na etykiecie. Ale właśnie, jestem ciekawa, czy po dzisiejszym odcinku, jak dowiadujecie się tych różnych rzeczy związanych z etykietą, to czy będziecie się później do tego stosować? Czy raczej traktujecie to jako ciekawostkę? O, fajnie wiedzieć, że taka jest etykieta, ale mam to gdzieś, bo wolę po swojemu. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze podejście. Dajcie znać tutaj w komentarzach. Kobiety raczej mają dużo kolorów do wyboru, więc tu powinien być mniejszy problem z wyborem sukienki innej niż czarnej i białej, a mężczyźni mają dość ograniczony wybór kolorystyczny, żeby się bardzo nie wyróżniać i żeby mieć ten garnitur na wiele okazji. Tak, to jest prawda. Zresztą w ogóle, szczerze mówiąc, o ile no, słyszałam już od dawna o tym, że czarna sukienka na wesele się nie nadaje, o tyle byłam przekonana, że nie tyczy się to czarnego garnituru, no bo czarny garnitur to jest taka po prostu absolutna klasyka. Więc kiedy się tego dowiedziałam, to naprawdę byłam w szoku. Nie spodziewałam się, że czarny garnitur to też może być problem. Mój mąż zawsze chodzi na wesele w czarnym garniturze. No tam może raz był w granatowym, ale generalnie w czarnym. Ja go bardzo lubię w czerni. A tu się okazuje, że fopa. No i właśnie, skoro mowa o panu młodym, jeszcze zobaczę o tym czarnym weselu, czarnej sukience na wesele, co piszecie. Jak najbardziej tak, osobiście nie miałabym problemu, jakby ktoś przyszedł tak ubrany, ale jeśli dużo dziewczyn przyszłoby, to wtedy tak. No to kumam, bo wtedy mogłoby faktycznie wyglądać bardzo żałobnie. Jak dla mnie spoko, jestem na tak. Osobiście nie założyłabym czarnej, ale nie mam nic przeciwko. Okej, no to myślę, że tutaj faktycznie Wasze odpowiedzi odpowiadają temu, co też pisałyście na ankietach na Instagramie. I to też się pokrywa z tym, co ja o tym myślę. I znowu, pamiętajcie, jeżeli na przykład absolutnie nie chcecie, żeby panie na waszym weselu miały czarny kolor, a panowie na przykład czarny garnitur, chociaż tutaj kurna, już większość by pewnie musiała sobie kupić nowy. Także to takie wątpliwe, ale z tymi czarnymi sukienkami jak najbardziej też możecie napisać to na zaproszeniu, jako dress code, jako prośba do panien. Nie ma żadnego problemu. Macie takie prawo, więc korzystajcie z niego po prostu. Bez przesady przecież nie chcemy, żeby gościom został tylko pudrowy róż. Bardziej jako ciekawostka, że coś takiego jest, ale jednak wolę po swojemu. Raczej tylko jako fajna ciekawostka. Stosuje się tylko do niezakładania białej sukienki. Fajnie wiedzieć, ale niektóre zasady są zbyt sztywne i moim zdaniem zbędne. Szczerze nie mam pojęcia, skąd te zasady. Właśnie, do tego też za chwilę dojdziemy. Zacytuję wam pewną rzecz, bo przechodzimy teraz gładko do panów, do dress code'u dotyczącego panów. I jak przeczytacie etykietę,
to zgodnie z nią panowie nie mogą przyjść na wesele w stylu luźnej elegancji, nie mogą zrezygnować z krawata czy muchy, nie mogą zrezygnować z marynarki, ani nie mogą jej zdjąć, ani nie można też ubrać koszuli z krótkim rękawem i tak dalej, i tak dalej. I teraz rozwijając kilka z tych kwestii, to znowu, szukając informacji, bo pojawiło się to pytanie na Instagramie. Kiedy zgodnie z etykietą pan młody i w ogóle panowie, bo to się tyczy wszystkich panów na weselu, mogą zdjąć marynarkę? I takie też hasło wpisałam w internet, bo mi świtało, że godzina 18 to już jest ok. Nic bardziej, słuchajcie, mylnego. Trafiłam na felieton znowu pani doktor Kamińskiej-Radomskiej i tutaj już zaszedł dosyć spory zgrzyt. Dlaczego? Dlatego, że, tak jak powiedziałam, rozumiem, że są zasady savoir-vivre, że etykieta, że coś wypada, nie wypada, bo takie są zasady, absolutnie się z tym nie kłócę, takie są zasady, nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Natomiast słownictwo, w jaki pani doktor wyraziła się, było dla mnie już takim przejawem typowego body shamingu, co jest dla mnie, no już trochę nie do przyjęcia. Ale jestem ciekawa, czy może to tylko ja to tak negatywnie odebrałam. W każdym razie chodziło o to, że pani doktor mówiła, że absolutnie marynarki ściągać nie wolno. Przez całe wesele od rana do wieczora, w sensie od ślubu do nocy, do końca wesela, po prostu marynarki absolutnie ściągać nie można. I pan młody, i goście. A co jeżeli na przykład pan młody się spoci, będzie mu gorąco? No to pani doktor uważa, że po prostu prawdziwy dżentelmen się nie poci. I nie dopuszczamy do sytuacji, w której się spocimy. Czyli jeżeli nie mamy kondycji, żeby tańczyć, to nie tańczymy. Albo ćwiczymy nad swoją kondycją. I teraz zacytuję. Pozwólcie. Pani doktor napisała. Prawdziwy dżentelmen się nie poci. Jest zawsze świeży i uśmiechnięty. Dba i o wygląd zewnętrzny i o tężyznę fizyczną. Dzisiaj mężczyźni najczęściej wyglądają jak łajzy. Jeśli ktoś nie uprawia sportu wyczynowo, licząc na związaną z tym karierę zawodową, na ogół nie potrafi nawet prosto stanąć, ściągnąć barków, sylwetka jest wiotka, zgarbiona, a ręce jakby przeszkadzały. Ja bym chyba przełknęła ten tekst poza tym, że dzisiejszym, że prawdziwy dżentelmen się nie poci i że dzisiejsi mężczyźni wyglądają jak łajzy. Słuchajcie, kwestia potliwości to nie jest tylko kwestia tego, czy my ćwiczymy, czy nie ćwiczymy. I teraz jak dużo ćwiczymy i dbamy o tę tężyznę fizyczną, to już się nie pocimy. Bo to nie jest niestety takie proste. I tutaj już wydaje mi się, że trochę wpychamy panów w kompleksy. Pan sobie pomyśli, o cholera, spociłem się, nie jestem prawdziwym dżentelmenem, o ja pierdzielę, jestem łajzą, wychodzę. Bardzo, bardzo nie podoba mi się takie formułowanie swojego przekazu. O, może tak to delikatnie powiem. Wydaje mi się, że powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że wesele na przykład jest w lecie, nawet jak jest klimatyzacja, tańczymy, to po prostu chciał, nie chciał, się pocimy i teraz niech pierwszy rzuci antyperspirantem ten, który nigdy się nie spocił. Nawet jeżeli dba o swoją tężyznę fizyczną i wygląd zewnętrzny. Myślicie, że na przykład Robert Lewandowski się nie poci? Albo na przykład jego żona? No, dba o tężyznę fizyczną, dba o wygląd zewnętrzny. Czy oni mają prawo się pocić? A jeżeli się pocą, to znaczy, że pan Robert nie jest prawdziwym dżentelmenem, ponieważ prawdziwy dżentelmen się nie poci. Pani doktor tam też oczywiście stwierdziła, że to nie jest tylko zarzut w kierunku mężczyzn, ponieważ prawdziwej damy też już nie uświadczysz. Cóż, wydaje mi się, że musimy teraz pogodzić się z tym, że po prostu jesteśmy wszyscy łajzami, albo większość z nas. I się pocimy, wow, ho! To odkrycie szalone. No, w każdym razie, co ja o tym myślę? Ja myślę, że powinniśmy na to raczej przymknąć oko, na te zasady i ewentualnie pogodzić się po prostu z tym, no, że nie jesteśmy dżentelmenami czy damami. No, trudno. Natomiast moje zdanie na ten temat jest takie, że tak mi się właśnie wydaje, że ta godzina 18, czyli powiedzmy po takiej części formalnej, panowie mogą zrezygnować z marynarki. Teraz, jeżeli mowa o panu młodym,
to powiedzmy ewentualnie, jeżeli później pojawiają się jeszcze jakieś takie uroczyste elementy wesela, jak na przykład podziękowania dla rodziców czy oczepiny, to fajnie wtedy tę marynarkę ubrać. Natomiast wcale nie wydaje mi się, żeby znowuż to było okropnym błędem i faux pas, że panowie tę marynarkę ściągną, jak im będzie gorąco. No ludzie, proszę was. Czytam wasze komentarze. A co jeśli ktoś idzie na wesele całkowicie bez marynarki? Mamy w sumie takie czasy, jest lato, także gorąco. Niektórzy wybierają na przykład eleganckie spodnie, koszula, szelki, mucha i też wygląda to bardzo ładnie. Co sądzicie? Zgodnie z etykietą na wesele nie powinniśmy iść bez marynarki. Czyli luźna elegancja zgodnie z etykietą na wesele się nie nadaje. Czyli wesele jako impreza formalna zgodnie z etykietą powinna być w garniturach pełnych. Co się może być bez kamizelki. Natomiast z marynarką zawsze. Czy ja myślę, że trzeba się tego trzymać? Nie. Nie będę kazała moim gościom grzać się w marynarkach, choć fajnie by było, gdyby w uroczystych momentach jak ślub czy pierwszy taniec mieli je na sobie. My kobiety jednak mamy lepiej. No nie wiem, po prostu nie jesteśmy damami, no. Jak pacjenci się nie pocą, tak samo jak kobiety nie korzystają z toalety. Oczywiście, że nie korzystają, tak? Prawdziwa dama nie korzysta z toalety. Nie robi kupy. Bardzo przykry tekst, też mi się nie podoba. No, jest. Zgrzyt pozostał. Jak ja bardzo lubię, szanuję panią doktor, to tutaj zgrzyt pozostał. Poniosło trochę tę panią. Śmieszne, ale jak dla mnie, jeśli mężczyźni chcą się rozebrać z marynarki, no to proszę. To impreza rodzinna, uważam, że każdy może wyglądać jak mu wygodnie. Oczywiście w ramach rozsądku. Marynarka nie jest moim zdaniem konieczna. Dokładnie. Oto to. Ja tam sądzę, że wszyscy mają się czuć swobodnie. Chcą ściągnąć marynarkę, to niech to robią. Co do kwestii pana młodego, to sądzę, że jednak powinien mieć tą marynarkę, ale jak już mu będzie gorąco, to oczywiście niech ściągnie. No właśnie, myślę, że to jest właśnie ta kwestia. Czyli wiecie, na takie oficjalne elementy, nawet jeżeli ściągniemy, powiedzmy, nie wiem, po pierwszym tańcu, żeby się ochłodzić, to później mamy tort, no to zakładamy, nie? W taki sposób. Myślę, że tej pani doktor znajomi niechętnie zapraszają na ślub. Albo inna sprawa. Pani doktor obraca się w takim towarzystwie, dla którego to jest absolutnie normalne. No wiecie, tak samo jak właśnie z tym black tie, white tie, dwie kreacje na wesele i tak dalej. No po prostu, co kraj, to obyczaj. I druga kwestia, tutaj przy tym panu. Oj. To jest kwestia koszuli z krótkim rękawem. W waszych odpowiedziach już mówię, jak wy na to się zapatrujecie. 68% z was stwierdziło, że panowie mogą ubierać koszulę z krótkim rękawem. Dlatego dajcie znać też tutaj. Tu? Ja mam. A. Przez to, że ta kamera jest w drugą stronę, to nie ogarniam. Dajcie znać po prostu w komentarzu, co wy myślicie o tych krótkich koszulach, w sensie o koszulach z krótkim rękawem u panów. I nawet tutaj znowu zrobimy tak. O ja nie mam tego pytania. No dobra. To tutaj mi dajcie po prostu. Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o panach w koszuli z krótkim rękawem. Sprawdzając zasady, to absolutnie nie jest tak, że koszulę z krótkim rękawem trzeba w ogóle wziąć, spalić i nigdy już się nie wyciągać, w sensie nie kupować takich. To nie jest tak. Koszule z krótkim rękawem są jak najbardziej spoko, natomiast nie na formalne okazje. Czyli znowu wracamy do tego sedna. Czyli wesele jest okazją formalną, czyli nie powinniśmy ubierać tam koszuli z krótkim rękawem. Tak samo jak nie powinniśmy rezygnować z marynarki i tak dalej, nie? Czyli wracamy się do tego, co powiedzieliśmy wcześniej. Natomiast, słuchajcie, absolutnie nie ubiera się koszuli z krótkim rękawem do marynarki i krawata. Po prostu nie. Ale to znowu jest oczywiście tylko moje zdanie, bo to wynika ze zasad, tak? Tak jak Wam mówię, ja nie jestem wybiórcza. Jeżeli mówię, że są jakieś zasady, ale nie musicie się do nich stosować, to w tym wypadku mówię dokładnie to samo. Czyli są takie zasady, ale czy się do tego będziecie stosować, czy nie, to jest już wasza indywidualna kwestia, no albo waszych partnerów, bo podejrzewam, że tutaj same babki. Ale nawet jak sobie wpiszecie, kurczę, jak to wpisać?
James Bond, elegancki mężczyzna i bardzo często chodził właśnie w eleganckich spodniach i koszuli z krótkim rękawem, no ale bez krawata. I to była raczej taka właśnie luźna elegancja. Czyli jeżeli marynarka i krawat, to nie koszula z krótkim rękawem. Ale jeżeli luźna elegancja, to ta koszula z krótkim rękawem wcale nie musi źle wyglądać. Ewentualnie kompromisem po prostu może być długa koszula podwinięta w ten sposób. To już zostawiam do Waszego rozważenia indywidualnie. A widzicie, patrzcie się. Tutaj większość z Was pisze, że koszula z krótkim rękawem to zło. Absolutnie nie, nie. Nie wygląda elegancko, nie. Ja bym spaliła. Koszula z krótkim rękawem u Pana młodego tak średnio. Ale nie wiem, czy każdy się ze mną zgodzi. Ja na przykład mam pradziadka, którego w innej koszuli niż z krótkim rękawem nie widziałam. Także nie wyobrażam sobie, by starsi ludzie mieli się gnieść w koszulach z długim. Tak, to jest inna kwestia. Ale w ogóle wróćmy do tego Twojego pierwszego zdania, czyli koszula z krótkim rękawem u Pana młodego tak średnio. Ja bym w ogóle absolutnie nie ubierała się jako Pan młody w krótki rękaw. Dlatego, że jeżeli luźna elegancja, to spoko, natomiast Pan młody raczej nie ubiera się w luźną elegancję, tylko Pan młody przeważnie, jednak w większości przypadków, tę marynarkę i muchę czy krawat ma. A do tego, no ten krótki rękaw to już po prostu... Poprawiny tak, ale wesele absolutnie nie. Stanowcze nie. Kojarzy mi się ze starymi wujkami. Mi też. Jak już, to jakaś codzienna koszula na grilla z teściami. Tak, właśnie to wyczytałam, że zgodnie z etykietą, w sensie w ogóle zgodnie z modą męską, koszula z krótkim rękawem jest spoko. Tylko po prostu nie na formalne okazje. Ale jeśli któryś z gości tak się ubierze, to jego sprawa. No właśnie. A czy koszula koniecznie w spodniach? No to zależy. Jeżeli jakaś luźna elegancja, ta koszula jest dostosowana do konkretnych spodni, to nie musi być w spodniach. Natomiast jeżeli mówimy o garniturze, no to wtedy jak najbardziej oczywiście tak. Zbliżamy się do końca, tak? Tak, zbliżamy się do końca naszego live'a. Zostało nam 8 minut i dwie kwestie do ogarnięcia. Pierwsza kwestia polega na dopasowaniu par do siebie. Znowu tutaj wrzucam Wam pytanie, bo to jest faktycznie bardzo ciekawy temat. Ja pamiętam jeszcze wesela kilka lat temu, 7 lat temu chyba byłam na ostatnim takim weselu, bo wcześniej na każdym. Jak ja gdzieś szłam na wesele, czy na jakąś imprezę z moim wtedy jeszcze nie mężem, to on zawsze dostawał ode mnie krawat w takim kolorze, w jakim była moja sukienka. Co ja dzisiaj o tym myślę? Myślę o tym, że już tam dajcie spokój. Kto by się tak czepiał takich rzeczy? Generalnie nie znalazłam etykiety dotyczącej tego. W sensie faktycznie był taki zwyczaj, że się te sukienki dopasowały, że te pary były do siebie dopasowane, żeby każdy wiedział, że aha, to jest pan partner tej, a to jest partnerka tego. Rozumiecie. Natomiast czy dzisiaj się to praktykuje? Myślę, że już praktycznie nie. Natomiast 71% z Was uznało, że pary nie muszą być do siebie dopasowane. Co Wy o tym myślicie teraz, tutaj? Muszą czy nie muszą? Lubicie to? Podoba się Wam to? Czy się Wam nie podoba? No ja oczywiście, jak widzę dopasowane pary na weselu, to ja nie mam żadnych negatywnych uczuć z tym związanych. Myślę sobie, fajnie, super, ale ja już tego po prostu nie robię. I mój mąż też już tego nie chce robić. Także po prostu my się trzymamy tego, że wolność Tomku w swoim domku, rób ta co chce, ta każdy idzie jak chce. A jak nie będzie wiadomo, że ja mam jakiegoś partnera, to wiecie, na weselu dużo osób. Dobra, nie było tego, to się wytnie. I jeszcze ostatnia sprawa, bo też bardzo ważna, do tych butów za chwilę, widzicie, ja już myślę 3 kroki do przodu. Do tego dopasowania jeszcze wrócimy, zaraz przeczytam Wasze odpowiedzi, a teraz jeszcze buty. Buty, bo buty też są bardzo ważne. O buty też często pytacie. Buty, czy można iść na wesele, na ślub też własny, w butach z odkrytymi palcami? Są dwie kwestie, dlaczego tego się nie robi. W sensie zasady. Pierwsza to jest właśnie etykieta.
Zgodnie z etykietą na przyjęcia formalne, w tym też wesela, nie idziemy w butach z odkrytymi palcami bądź piętami. To kwestia etykiety. A druga kwestia to przesąd. To już kwestia panny młodej. Czyli przez odkryte palce i pięty ucieka szczęście. A zatem panna młoda nie powinna ubierać butów z odkrytymi palcami czy piętami. Bo jest też taki zwyczaj, nie wiem czy u Was się to praktykuje, że przed ślubem, wystawia się buty na parapet, żeby wleciało w nie szczęście. No i teraz, jeżeli buty będą otwarte, w sensie te palce albo pięta, to to szczęście wleci i wyleci. No ale znowu wracamy do początku, czy trzeba się do tego stosować? Nie! Bo jeszcze jest druga sprawa związana z butami, jeżeli chodzi o etykietę, to, że absolutnie na bale i uroczystości formalne kobiety nie powinny iść w płaskim bucie. Powinny mieć obcas przynajmniej 5-8 cm. Powodzenia życzę od rana do nocy na 5-8 cm. Ja nienawidzę obcasów, nie cierpię, zawsze na wesele ubieram płaski but, żeby mi było wygodnie. Ewentualnie ubieram tylko do kościoła czy do urzędu wysokie obcasy. Wysokie mam na myśli właśnie te 5 cm, bo więcej nie dam rady. A później przebieram. Mi jest strasznie niewygodnie. Na swój własny ślub też miałam buty płaskie, bo po prostu jest mi niewygodnie. Więc ja bym miała to w nosie. Nienawidzę obcasów, więc olałabym to. I jeszcze w kwestii nóg. Ostatnia już kwestia. Czy muszą być rajstopy pończochy? Zgodnie z etykietą, tak. Gołe nogi się nie nadają na formalne wyjścia. I teraz dokładnie tak samo jest z panami. Bo też padło takie pytanie na Instagramie, jakie skarpetki dla pana. Naprawdę jest bardzo duża dowolność. To znaczy fajnie nawet już teraz to wygląda, jeżeli skarpetki pana młodego są jakimś ciekawym akcentem. Czyli są na przykład w kolorze przewodni wesela, albo są w jakieś wzorki. W ogóle jest tak, wiecie, tak trochę z jajem do tego, jak trochę z jajem do tego podchodzimy i to jest spoko, ale pytałyście też o długość tych skarpetek i słuchajcie, wiecie, że dla panów jest taka sama zasada, to znaczy na formalne imprezy skarpeta musi być tak długa, żeby na przykład jak pan usiądzie i wiadomo, że się spodnie trochę podnoszą do góry, to absolutnie nie może być widać gołej nogi. No ale widzicie, luźna elegancja już ma zupełnie inne zasady. Ubieramy mokasyny, troszkę krótsze spodnie i mamy skarpetki stopki i ta noga jest widoczna. Także znowu, widzicie, zasady etykiety to zasady etykiety. Zasady etykiety się nie zmieniają, co jest ważne. One nie ewoluują. Zasady etykiety są niezmienne, ale świat ewoluuje, my ewoluujemy, społeczeństwo się zmienia, podlega dynamicznym zmianom, więc to nie jest nic dziwnego, że trochę zmienia się to nasze podejście, prawda? Kiedyś faktycznie na wesela zawsze panowie mieli garnitury. No, oczywiście widziały kiedykolwiek, na przykład, nie wiem, na kamerze, na kasecie z wesela waszych rodziców. Czy tam ktokolwiek nie miał garnituru? No przecież nie. A dzisiaj wystarczy obejrzeć jakiekolwiek filmy, nagrania, zdjęcia z dzisiejszych wesel i już jest mnóstwo panów, którzy idą na wesele raczej w takiej luźnej elegancji, bez krawata, bez marynarki, mokasyny, krótkie skarpetki i nikogo to nie dziwi. Wiktoria napisała, a kiedy określić, czy można ubrać się w luźną elegancję? Mówiłam to na początku, że tutaj jest kwestia miejsca odbywania się wesela. To znaczy, jeżeli widzimy w zaproszeniu, że wesele jest w pałacach, takich eleganckich, no to raczej luźna elegancja może się po prostu nie sprawdzić. Ale jeżeli widzimy, że wesele jest w stodole, to wtedy luźna elegancja jak najbardziej. Chyba, że w ogóle w zaproszeniu jest napisane o dress code takim, że Państwo młodzi życzą sobie, żeby wszyscy przyszli w takiej właśnie luźnej elegancji na ich wesele. Nie wierzę w przesądy i w żadne nie będę się stosować. Ja miałam podobnie, to znaczy nie wierzyłam w przesądy, ale na przykład właśnie coś niebieskiego, starego, nowego, pożyczonego miałam. Tak ze względu na symbolikę, a nie na to, że wierzę w te przesądy.
Byłam na weselu przy ponad 30 stopniach na dworze z miejscem do tańca poza budynkiem. Nie wyobrażam sobie być tam w zakrytych butach i rajstopach. Przy takiej temperaturze człowiek się poci stojąc. Lepiej nie zakładać rajstop niż się kleić. I słuchajcie, tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą ślubną kawkę. Bardzo Wam dziękuję za aktywność, naprawdę ogromną. Było Was tutaj ponad 100 osób w jednym momencie. To jest dla mnie niesamowite wyróżnienie i bardzo się cieszę. Tym bardziej, że właśnie po raz pierwszy ogarniałam to wszystko przez ten taki konfigurator Facebooka. Strasznie się stresowałam. Miałam normalnie gulę w gardle i tak mi ręce się telepały. Serio. Więc tym bardziej cieszę się, że to wszystko wyszło i wyszło fajnie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj byliście. Podsumowując, powiem tylko tyle, że są pewne zasady, jest etykieta, ale czy my się jej będziemy trzymać, czy nie, to już jest nasza indywidualna sprawa. Ja bym nie stawiała tego wszystkiego na ostrzu noża. Pamiętajmy przede wszystkim, że wesele to jest przyjęcie o charakterze rodzinnym. To jest przyjęcie, które spędzamy z osobami, które raczej są nam bliskie. Więc znowuż cykać się strasznie i stosować się w każdym punkcie do etykiety, moim zdaniem nie musimy. Najważniejsze, że jesteśmy na tym weselu, że się dobrze bawimy i że świętujemy ten wyjątkowy dzień z parą młodą. Dziękuję, dziękuję Wam bardzo. Przesyłam buziaki, trzymajcie się. Pa, pa!